Witamy naszych radiosłuchaczy Radia Paloty FM i widzów telewizji Misericordia. Dziś przy ulicy Skaryszewskiej w naszym domu palotyńskim witamy niezwykłego gościa. Jest nim jego ekscelencja, ksiądz arcybiskup Chryzostom, który przyjechał do nas z Grecji. Tydzień był w Polsce. Ekscelencjo, dobiega końca pobyt Waszej Ekscelencji w Polsce. Jaki obraz chrześcijaństwa w naszym kraju Ekscelencja wywozi z sobą do Grecji? Cieszę się, że jestem znowu w Polsce. Niestety, warunki pogodowe nie pozwoliły mi zrealizować mojego programu tak, jakbym tego chciał. Nie zmienia to faktu, że Polska jest dużym krajem z różnorodnością w chrześcijaństwie i nie tylko. Ale to jest całkowicie zdrowa sytuacja, kiedy mogą współistnieć różne wyznania, a ludzie iść do przodu. Kiedy ponownie będę miał okazję, chciałbym zobaczyć pozostałe regiony Polski w jedności i dostatku. Europa przeżywa dziś wiele trudności i problemów. Które z nich, zdaniem Waszej Ekscelencji, są priorytetowe, najważniejsze, najpilniejsze? Oczywiste jest, że bieda niesie ze sobą niezadowolenie. Trudno, by jeden biskup dał rozwiązanie. Wydaje mi się jednak, że znajduje się ono w miłości do bliźniego oraz w tym, by jedni nie starali się mieć więcej pieniędzy, podczas gdy inni potrzebują pomocy. Mówimy przecież o ludziach, którzy nie mają dostępu do podstawowych rzeczy jak chleb i woda. Grecja jest tym krajem, który ma pierwszy kontakt, styczność z imigracją, która przypływa z Bliskiego Wschodu i z Afryki. Jak Wasza Ekscelencja widzi ten problem imigracji konkretnie w Grecji? Sytuacja jest tragiczna. Nie tylko dlatego, że mieliśmy w Grecji problem ekonomiczny. Przede wszystkim z tego powodu, że Grecja jest bramą, jak słusznie brat zauważył, przez którą przedostają się uchodźcy do Europy. Niestety, ten ciężar dźwigamy tylko my. Dlatego powinien on być analogicznie rozłożony w całej Europie. Lub zamknijmy wreszcie granicę, a ona znajdzie się na Morzu Egejskim. Niech przyjdzie Unia Europejska i powie, że nie pozwala dłużej przenikać na swoje terytorium. Czy i w jaki sposób Kościół w Polsce, chrześcijanie w naszym kraju mogą pomóc bratniej wspólnocie, bratniemu Kościołowi w Grecji? Po pierwsze, powinien w tej kwestii współpracować z politykami w Polsce, by móc organizować choćby ekonomiczne wsparcie dla prawosławnego Kościoła w Grecji. Następnie będziemy współpracować, pomagając naszym bliźnim, którzy cierpią na linii granicznej. Jednak poza kumulacją na granicach, wiele grup jest rozproszonych po całym kraju. To są tysiące ludzi, którzy codziennie wkraczają do Grecji. Powinniśmy im pomóc zarówno materialnie, jak i moralnie, wspierając każdym sposobem. Kościół prawosławny przeżywał 2 lata temu synod wszechprawosławny. Jak Wasza Ekscelencja ocenia ten czas, to wydarzenie i czy już są obecne owoce tego synodu, dostrzegalne w Kościele prawosławnym? I palie synody, i kumenickie synody, które są dzieją w Ortodoksji. Dawne sobory powszechne, które miały miejsce w prawosławiu, mają podstawowe założenie. Zdanie większości jest wiążące. Tak więc większość była na miejscu, większość podjęła decyzje, a następnie powinny być one wcielane w życie. To jest nawet sens Soboru Apostolskiego, na którym też pojawiały się obiekcje. Ale jak powiedzieliśmy, wiążące są postanowienia większości. Nie ma weta, jak na przykład w ONZ czy Unii Europejskiej. Jest jedność, która wyraża się poprzez głos większości i jego decyzje.
Wasza Ekscelencjo, w tych dniach pobytu w Polsce wygłosił ksiądz arcybiskup referat na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego poświęcony swojemu poprzednikowi, Chryzostomowi I. Czy mógłby naszym telewidzom ksiądz arcybiskup przybliżyć historię tego niezwykłego pasterza? Πρέπει να σας πω ότι γεννήθηκα στη Ζάκυνθο και γεννήθηκα κοντά στην μονή του Αγίου Διονυσίου. Urodziłem się w Zakynthos, w sąsiedztwie klasztoru świętego Dionizego. Święty Dionizy pochodził z rodziny szlacheckiej. Został mnichem i następnie biskupem, prowadząc ascetyczne życie na pobliskiej wyspie Strofada. Później wrócił na Zakynthos i zamieszkał w jednym z peryferyjnych klasztorów. Pewnego wieczoru do jego drzwi zapukał mężczyzna, który wyjawił, że zabił człowieka, którym okazał się być brat świętego. Dionizy, naśladując chrześcijański przykład miłości, wybaczył mordercy i ukrył go przed ścigającymi władzami. Na tę wyspę, do jego diecezji, w 1934 roku, został oddelegowany do posługi metropolita Zakynthosu, Chryzostom Dimitriju. Kiedy w 1940 roku Niemcy i faszyści rozpoczęli okupację wysp Heptanezu, i później całej Grecji, nazistowski gubernator zażądał listy Żydów. Metropolita, który w młodości studiował w Monachium i znał biegle niemiecki, odpowiedział: nie znam nawet wszystkich swoich wiernych, skąd więc miałbym znać wszystkich Żydów? Zorganizuję tę listę dopiero na jutro. Powiedział to dlatego, by zyskać na czasie i móc ukryć Żydów. Nazajutrz zaniósł Niemcom listę, na której widniały dwa nazwiska: metropolita Zakynthosu Chryzostom i burmistrz Lukas Karrer. To bardzo rozzłościło niemieckiego gubernatora, gdyż oddając dokument powiedział: Żydzi na tej wyspie to ja i burmistrz. Jeżeli komukolwiek z nich chcecie coś zrobić, to oto jestem. W przeciwnym wypadku poinformuję o tym osobiście Führera. Tak się składa, że metropolita miał okazję poznać Adolfa Hitlera jeszcze w czasach studiów, gdy przyszły kanclerz III Rzeszy nie miał żadnej siły politycznej. Nastąpiło to na Uniwersytecie w Monachium. Tak więc wieczorem tego samego dnia metropolita rozmieścił Żydów w domach prawosławnych mieszkańców. Na uwagę zasługuje fakt, że w wielu sytuacjach mieszkali oni tuż obok Niemców, którzy nie zdawali sobie sprawy z pochodzenia sąsiadów. W ten sposób wszyscy zostali uratowani. W 1948 roku powstaje państwo Izrael, a kilka lat później Chryzostom I i burmistrz Karrer zostają ogłoszeni sprawiedliwymi wśród narodów świata, a wyspa Zakynthos wyspą sprawiedliwych. Miejmy świadomość, że trudno było o taki heroizm w czasie okupacji, gdy naziści i faszyści potrafili przekreślić każde ludzkie istnienie. A tutaj jeden biskup, burmistrz i mieszkańcy wyspy zdołali uratować wszystkich Żydów. 260 osób i ani jednej nie spadł włos z głowy. To jest bardzo ważna pamięć. Wielkim błogosławieństwem było dla mnie to, że na moje ręce została przekazana decyzja państwa Izrael o ogłoszeniu metropolity sprawiedliwym wśród narodów świata. Kiedy miałem 14-15 lat, byłem posługującym w kurii biskupiej i na karteczkach kalkowałem podpis metropolita Chryzostom. Po latach i ja zostałem biskupem Zakynthos. Moją pierwszą inicjatywą było powstanie rzeźbionego popiersia mojego wielkiego poprzednika, które stanęło przy klasztorze świętego Dionizego, a pomnik w całości został sfinansowany przez społeczność żydowską jako wyraz wdzięczności. Podobnie przed wielu laty Żydzi ufundowali witraże do głównej świątyni wyspy, cerkwi świętego Dionizego. W ten sposób podziękowali prawosławnym za uratowanie przed pogromem. Wracam dzisiaj na Zakynthos, ponieważ mieliśmy nad ranem silne trzęsienie ziemi. Niestety ucierpiał zabytkowy zamek z epoki paleologów, który dziś jest własnością diecezji.
Musimy oszacować straty i odbudować uszkodzoną część. Mam nadzieję, że i tym razem Żydzi okażą nam wsparcie przy rewitalizacji tego zabytku. Dziękuję za przybycie do naszego domu, za rozmowę i proszę na zakończenie o udzielenie pasterskiego błogosławieństwa wszystkim tym, którzy nas w tej chwili słuchają i oglądają. Dziękuję za zaproszenie na wywiad. Oczywiście to, co powiedziałem, to moje prywatne wspomnienia i opinie. Mówię to w moim osobistym imieniu, 80-letniego duchownego, który od 40 lat jest biskupem. Życzę więc sukcesów wszystkim kościołom w Polsce, niezależnie od religii i wyznania. Życzę miłości, pokoju i rozwoju całemu światu, a przede wszystkim Polsce i Grecji. Dziękuję. Και προκοπή σε όλο τον κόσμο και στην Πολωνία και στην Ελλάδα.